Już na samym początku prowadzenia działalności przyświecała nam idea dostarczania gotowych produktów kompleksowych do naszych klientów z zakresu reklamy i... Właśnie takie wizytówki zostały przygotowane przez telewizję Ostróda na galę Firma Roku 2011 powiatu ostródzkiego. Była to już 6. edycja konkursu, którego celem jest prezentacja i nagrodzenie przedsiębiorstw za ich wkład w rozwój gospodarczy regionu. Firmy, które dostają od nas te tak zwane róże powiatu, one nie mają kolców. Te róże mają same płatki. Te róże są wyrazem podziękowania. Te róże są wyrazem podziękowania za ich pracę, a przede wszystkim za ich funkcjonowanie w naszym powiecie, w województwie, w Polsce. Uroczystość wyglądała mniej więcej tak. Były gratulacje i nagrody, a potem krótka prezentacja działalności poszczególnych firm. Głównym naszym produktem są osadniki kanalizacyjne. Dodatkowo produkujemy również kosze na śmieci, te uliczne. Tak, jak również ostatnio rozpoczęliśmy produkcję wiaderek ze stali szlachetnej. Kapituła konkursu przyznała nagrody w kilku kategoriach. W sumie wizytówek zostało zrealizowanych 20. Tytuł firmy roku w kategorii mikroprzedsiębiorstwo otrzymali właściciele hurtowni Zbych, Zbigniew Frontczak i Przemysław Kowalewski z Ostródy oraz przedsiębiorstwo wielobranżowe AutoExpert Piotr Kulesza z Morąga. W kategorii średnich przedsiębiorstw firmą roku uznano spółdzielnię mieszkaniową Jedność w Ostródzie. Zaś wśród dużych przedsiębiorstw firmą roku 2011 został zakład produkcji drzewnej Kaczkan. Głównym celem firmy Kaczkan jest sprzedaż produktów o najwyższej jakości i estetyce. Dlatego też oferta bezustannie jest rozszerzana o nowe produkty. Nie wszyscy mieszkańcy danego regionu czy powiatu wiedzą, jakie wspaniałe firmy, pomimo trudnej sytuacji na rynku i światowym, i europejskim, i nawet krajowym, a przecież wiemy, że nie jest łatwa sytuacja budżetowa, jak sobie wspaniale dają radę. Statuetki Róża Powiatu wręczono 10 firmom. Specjalne wyróżnienia trafiły do przedstawicieli 8 przedsiębiorstw. Model Art został dodatkowo doceniony przez prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Ademut Alfa przez marszałka województwa Jacka Protasa.